Hamburg, adoracja Najświętszego Sakramentu Piusa VI. Było to 24 marca 1776 roku. 4 lipca, rocznicę śmierci świętego papieża Benedykta V. Powstała niepodległa Ameryka. Jesteśmy w kościele świętego Józefa. Miejsce nowego kościoła, zaplanowanego 12 października 1492 roku przez arystokratów świata. Ten kościół jest kościołem, gdzie 12 października w 1986 roku w program został włączony ksiądz, 50-letni ksiądz Bergoglio. Od 13 marca 2013 roku nazwany Franciszkiem. Był tu w Hamburgu, był w tym kościele. W tym kościele 10 kwietnia w 1983 roku, 3 lata wcześniej, była pierwsza komunia dzieci. Jedną z dziewczynek była Joanna Maria z Gdańska, przygotowana do pierwszej komunii przez swojego dziadka, apostoła Bożego Miłosierdzia Bernarda Jana Pawła, absolwenta Marianu w Pelplinie, gdzie 20 października w 1939 roku zostało zamordowanych 24 jego profesorów, kapłanów z Pelplina. W dniu, kiedy w Rzymie ostatni papież, fatymijski papież, Pius XII, wydał encyklikę, który mówi: Polska zmartwychwstanie. W tym kościele mamy figurę świętego ojca Pio. Właśnie wtedy, urodzonego 25 maja 1887 roku, 2 lata przed Adolfem, 2 lata potem, 25 maja 1889 roku, w jego drugiej urodziny, urodził się ksiądz Bronisław Komorowski, wyświęcony na kapłana w Pelplinie. Ojciec Pio tego 10 kwietnia 1983 roku w Rzymie uczynił cud. Odżyła kobieta Wanda Mosko, która zmarła 19 marca 1983 roku. Było to w klinice Gemelli. Ksiądz Bronisław Komorowski został zamęczony 22 marca
1940 roku. W Berlinie, nie w Stutthofie. Tego dnia aresztowano księdza z Jasnej Góry za to, że dzień wcześniej, Wielki Czwartek, 21 marca w 1940 roku na Jasnej Górze powiedziała Polska zmartwychwstanie. Pius XII, 20 października 1939 roku w encyklice powiedział Polska zmartwychwstanie. W tym roku, 20 października, na Watykanie odbył się teatr człowieka, który zamknął kościół. Kościół dla wyszczepionych przestępcy, który to przestępstwo zaczynał właśnie w tym kościele u świętego Józefa. 12 października 1986 roku. Dwudziestego siódmego października był w Asyżu, tańczył razem z Janem Pawłem II i z rabinem Edgarem Glückiem z Hamburga i z rabinem Lau, który uważa się za potomka króla Polski. Brali Żyda w Lublinie, Saula Wala. Było to w nocy. Z 17 na 18 sierpnia 1587 roku. Ale 18 sierpnia w 2020 roku w Dachau, kiedy samoloty wojskowe Izraela latały nad obozem, kiedy w środku delegacja militarna Izraela razem z minister obrony Niemiec Annegret, urodzoną 9 sierpnia w 1962 roku, w rocznicę zlikwidowania Edyty Stein razem z 527 katolickimi Żydami, mówili o antysemityzmie, a w tym kościele właśnie tego 18 sierpnia 2020 roku ustalili inne przepisy sanitarne i największym świętym świata i tego koronawirusa ustanowili po pełno obrazków świętego Jana Pawła II z Wadowic. Tam, gdzie założono kagańce, założono maski w stulecie jego urodzin, ale jego urodziny 18 maja były dniem, kiedy w Rzymie poświęcono kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla. Był to 77-letni ojciec Leon Deon. Jezu, ufam Tobie, Matko Boża, nadziei, wszyscy święci, święty Józefie, wspomagaj.